Witamy w księgarni. Dzisiaj w programie Sztuka kontra Bas, czyli rozmowa z Jerzym Szturem. O poradniku, ale bez porad, rozprawiać będzie Michał Rusinek. Zaś Hanna Bakuła o tym, co lubi i podziwia w literaturze. Przywykliśmy do księgarni jako programu o literaturze, a dzisiaj będzie chyba dużo o teatrze. Witamy serdecznie, księgarnia, Filip Łobodziński. I Agata Pasek i Jerzy Sztur. Właśnie, naszą książką tygodnia jest Jerzy Sztur, ja kontra Bas. Książka napisana przez wspaniałego aktora. I reżysera. Tak, teatralnego i filmowego. Byłego rektora. Książka o jego związku, można by tak powiedzieć, z kontrabasistą. Ja kontra Bas to jest napisana książka na kanwie właściwie monodramów, który uwikłał się Jerzy Sztur. Znaczy tak, Patryka Zyskinda, kontrabasista, połowa lat 80. Tak. Sztur dostaje do ręki tłumaczenie i właściwie od tego momentu do dzisiaj nie rozstaje się z tą sztuką. Niesamowita jest opowieść człowieka, który w tymże przedstawieniu zagrał ponad 700 razy. Tak, 30 lat z kontrabasem, z kontrabasistą. Po całym świecie, po podróży. Właściwie tak. Na kanwie tej opowieści o monodramie jest jego opowieść o sztuce teatralnej i o tym, jak ona się zmieniała. To jest książka przeciwko modom. Dziś taki teatr współczesny, nowoczesny jest no, szalenie chwalony, jest na topie, a tutaj jest głos bardzo tradycyjny. On krytykuje dramaturgów, krytykuje współczesny teatr, a jednocześnie cudownie wspomina swoje lata młodości we wczesnym teatrze starym, kolegów z teatru, ich wielkie role, mnóstwo ciekawych historii. Jest to również opowieść o misji, jaką dla niego jest aktorstwo. Wielu widzów, mimo że wiedzą, że przychodzą na Jerzego Sztura do teatru i że oglądają aktora, który napisał opowiada tekst sztuki napisanej przez pewnego Niemca, to się zaczynają strasznie wciągać w to i właściwie nagle potem z tym Szturem rozmawiają jak z bohaterem tej sztuki. Bardzo dobra konstrukcja tej książki. Bardzo fajna, bo ona jest tematyczna, a nie chronologiczna. I ładne rysunki. Pasja, podróże i fantastyczne rysunki zabawne. O czym będziesz rozmawiał? Będę rozmawiał, wiesz, myślę, że właśnie ten, to, co jest podglebiem książki, to właśnie ten konflikt pokoleń, to czy stare pokolenie słusznie czy niesłusznie burzy się przeciwko ojcobójcom, tym młodym z nazwiska, zresztą tu wymienianym, którzy chcą strącić tych starych z piedestału. Czy to jest nieuchronne, czy też jednak obrona tej starej Częstochowy ma sens? Już zapraszamy na rozmowę. Już za chwilę Jerzy Sztur w studiu. Wydaje mi się dość wyjątkowym w Polsce przypadkiem aktora, który sprawdza się we wszystkich gałęziach sztuki, które uprawia. Zwykle opowiada się dowcipy na jego temat albo anegdoty z nim związane, ale warto o nim powiedzieć parę słów poważnie, mówił przed laty o aktorze Krzysztof Kieślowski. Jerzy Sztur, reżyser teatralny i filmowy, pedagog, jeden z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich aktorów. W zawodzie pracuje ponad 40 lat. Ja kontra Bas. Znakomity tytuł. Zanim przejdę do tego, co mnie najbardziej frapuje w pańskiej nowej książce, to chciałbym o tym kontrabasiście porozmawiać, bo tam pan wspomina, że monodramów pan nie lubi, ale jednak 30 lat z tym kontrabasistą na scenie. No właśnie, tak się dziwnie plecie. Jak to jest, że się czegoś nie lubi, a się lubi? Ja panu powiem, że co mnie zawsze drażniło, jak oglądałem monodramy, że ja widz byłem w roli takiego podglądacza. Ktoś się wadził z Bogiem, ktoś coś opowiadał. Nie bardzo mi ta forma odpowiadała. No ale tutaj jak ja to wziąłem do ręki, ten tekst kiedyś tam dawno i patrzę, że ten autor nie udaje, że publiczności nie ma. Tylko mówi, proszę państwa, oj, to mi się już spodobało, że partnerem mogę uczynić za zgodą autora publiczność.